Pamiętajcie o myciu rąk, bo to jest bardzo ważne. Ja tutaj sobie umyję. O, i przydarzył mi się wypadek. Ale szczęście w nieszczęściu. To jest hammer, cegła. Telefon wodoodporny. IP68. Super się składa, bo dzisiaj właśnie będziemy kręcili odcinek o klasach szczelności i hermetyczności. Zapraszam Was na odcinek. Dobrze, jesteśmy już w studio. Sprawdzę, czy mój telefon po tym wypadku działa. Działa, czyli ta ochrona IP. Ja wiem, że to trwało tylko chwilę, ale zadziałało, to wystarczy. W dzisiejszym filmie chciałem Wam opowiedzieć o różnicach w poszczególnych poziomach ochrony IP. Jako przykład posłużą produkty z naszej oferty. Nie będę zawstydzał Was swoją angielszczyzną, ale określenie IP... International Protection Rating. Na polski, to jest międzynarodowy stopień ochrony, składa się z dwóch cyfr i pierwsza cyfra oznacza odporność przed wnikaniem w oprawę ciał stałych, zazwyczaj to jest kurz i piasek, a druga cyfra oznacza odporność na wnikanie wody. Chciałem Wam od razu zwrócić na coś uwagę, że jeżeli jakiś producent podaje, że jego produkt jest bryzgoszczelny, hermetyczny, wodoodporny, bez podania stopnia ochrony IP, nie traktujemy tego do końca poważnie. Musi być napisane ten stopień IP i trzymamy się tego i wtedy wiemy na 100%, że to jest dobrze. Dokładną definicję, co oznacza każda cyferka w tym symbolu dwucyfrowym, znajdziecie w linku pod filmem. Na pierwszy ogień IP00 i IP10. W zasadzie niespotykane, ja się osobiście z tym nie zetknąłem. Może gdzieś ktoś kiedyś to widział, ale ja nie. Pierwszy z takich spotykanej stopnie ochrony to jest IP20. Ma go większość urządzeń elektrycznych, sporo gniazdek prądowych, ale w zasadzie zabezpiecza tylko przed dotknięciem dłonią tam w środku. Nie zabezpiecza ani przed wilgocią, ani przed kurzem, ani przed piachem, czy wnikaniem wody. Bardzo marna ochrona, tak szczerze mówiąc, ale świetnym przykładem jest takie combo. Mam tutaj taki popularny bulik, czyli dzwonek bezprzewodowy, gdzie przycisk jest hermetyczny, ma IP54, czyli śmiało może być na dworze, w deszczu, czyli na przykład przed furtką na zewnątrz, ale dzwonek już jest z hermetycznością tylko IP20, czyli nadaje się tylko do pomieszczeń suchych, ciepłych, bez wilgoci, bez kurzu, czyli na przykład w domu. Następnym dosyć często spotykanym jest ochrona IP40. Na przykład takie popularne rozdzielnice natękowe mają tylko ochronę przed wnikaniem stałych ciał o wielkości powyżej 1 mm, czyli nie chroni w ogóle przed wilgocią, czyli nie może być w miejscach, gdzie jest na przykład duże zaparowanie, duża kondensacja pary wodnej, bo się do tego nie nadaje. Niezłym przykładem też jest taka puszka podłogowa Floorbox, która zabezpiecza tylko przed kurzem, piaskiem i innym takim syfem, ale w ogóle nie zabezpiecza przed wilgocią. Nie powinna być stosowana gdzieś, gdzie na przykład są podłogi myte mechanicznie, gdzie jest używane dużo wody, bo po prostu prędzej czy później przestanie działać. Teraz zaczyna się już robić ciekawiej. Mamy urządzenia z opisem ochrony IP44. Tak jak poprzednie, są dosyć dobrze odporne na wnikanie piachu i drobnych przedmiotów, ale chronią też już przed deszczem. Ma je zdecydowanie większość rozdzielnic osprzętu elektrycznego, przedłużaczy, na przykład takie przedłużacze bębnowe z klapeczką. Dla przykładu taka popularna seria osprzętu AquaClick jest z odpornością IP44, czyli śmiało może być już na przykład na zewnątrz. Z kolei w oznaczeniach szczelności IP piątka z przodu oznacza bardzo wysoką odporność na przedostawanie się piachu i częściowo na pył. Pył może się dostawać, nie jest to wykluczone, ale ilość pyłu, który się dostanie do urządzenia, nie powoduje jakichś utrudnień w pracy tego urządzenia albo nie jest niebezpieczna dla użytkownika. Na przykład jak się dostanie, zrobi się jakieś zwarcie i mnie porazi prąd. Nie, to się nie spotyka. Takie oznaczenie z piątką z przodu spotkasz w większości osprzętu ogrodowego, kamer, rozdzielnic hermetycznych, budowlanych, tutaj w takich przenośnych na przykład naświetlaczach i oczywiście też w takich przedłużaczach z tak zwanym kołnierzem. Zwróćcie tu uwagę, że jest oprócz klapki też jest taki kołnierz, jest opisany 54 podczas połączenia. Nic tutaj już nie wniknie, tak jak w zwykłych IP44. Ale moja taka jedna uwaga. Posłuchajcie, jeżeli coś jest
klasy szczelności IP54 i chcecie wetknąć na przykład do gniazdka, które ma IP20, no to niestety to jest IP20 wtedy szczelność, nie IP54. Zawsze jest tak słabe, jak najsłabsze ogniwo. Następnym poziomem ochrony mamy IP55. Jest też prawie całkowicie pyłoszczelne, ale w odróżnieniu od IP54 wytrzymuje też mocny deszcz lub oblanie silnym strumieniem wody. Jest prawie całkowicie na nie odporne, więc tam przypadkowe polanie na przykład wężem czy karszerkiem nic mu nie zrobi. Dlatego na przykład takie gniazdka są bardzo często używane przy bramach, ogrodzeniach, na ogrodzie. Tam należy je stosować. Dochodzimy już do konkretów, czyli IP65. Te produkty z takim opisem, z IP65, są już całkowicie odporne na pył, całkowicie odporne na mocne deszcze, na oblanie silnym strumieniem wody. Zazwyczaj są to skrzyneczki, zazwyczaj to są obudowy jakieś metalowe, lampy uliczne, przedłużacze, mufy kablowe i wiele innych przedmiotów. Następnym poziomem ochrony jest IP67. Ten opis gwarantuje nam już całkowitą pyłoszczelność, gwarantuje też nam wysoką wodoodporność, czyli można zanurzyć to urządzenie w wodzie do głębokości nawet do 1 metra do pół godziny. Najczęściej z takim opisem są na przykład zasilacze hermetyczne, część obudów, mufy kablowe, część rur. I uwaga, taka ciekawostka, złącza solarne typu MC4 też mają IP67. Taki drobiazg. Następną klasą szczelności jest IP68. Urządzenia opisane tym symbolem gwarantują nam całkowitą pyłoszczelność, gwarantują też nam wytrzymałość na długotrwałe zanurzenie w wodzie. W naszej ofercie są to na przykład puszki połączeniowe, są to na przykład mufy, panele solarne, puszki do połączeń pod wodą, a w przypadku na przykład sprzętu elektronicznego zazwyczaj są to telefony, tak jak mój Hammer, są to na przykład kamery GoPro, są to na przykład smartwatche i wiele innych urządzeń. Spotykane są już, ale niestety bardzo rzadko, urządzenia opisane stopniem szczelności IP69. Są to oczywiście całkowicie pyłoszczelne urządzenia i dodatkowo mają wysoką wytrzymałość na oblanie silnym strumieniem wody pod ciśnieniem 80-100 barów i temperaturą nawet do 80 stopni. Wytrzymują bez problemu takie traktowanie długotrwale. Warto jako ciekawostkę też wspomnieć, że istnieją produkty opisane zamiast pierwszej cyfry symbolem X. Co to oznacza? Oznacza to, że producent nie przewidział jakiejś odporności, nie testował go pod odpornością na zapylenie, ponieważ one są przeznaczone tylko na przykład do zanurzenia i dlatego ta druga cyferka będzie bardzo wysoka, czyli na przykład 8, 9. Stale zanurzone w wodzie, jako świetnym przykładem to są takie mufy żelowe, żelboksy, które są właśnie symbolem X. Tylko przeznaczone w zasadzie do długotrwałego zanurzenia. Oczywiście można też je stosować w puszkach i zakopać w ziemi, też będzie super. Na sam koniec zrobimy sobie prosty test. Sprawdzimy taką puszkę IP68, czy wytrzyma zanurzenie w wodzie. Mam już połączoną tą mówkę IP68. Standardowy kabelek, bardzo często używany na ogrodzie, czyli YKY 2x1,5. Połączony na wago, bo tak się robi najpopularniej, najszybciej według mnie. No, spróbujemy, zanurzymy. Nie ma dużo tej wody, tutaj jest może 10 cm. Potrzymamy, o, pobełtamy troszeczkę. Osiadło na dnie, ok. Ja sobie pójdę teraz zrobić herbatę, zostawimy to na 10-15 minut i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie. Dobrze, herbatę już mam zrobioną. Minęło kilkanaście minut, zobaczymy, co tu się stało. Przygotowałem już sobie ręcznik, żeby osuszyć. Patrzę, czy w środku coś mi się nie przelewa. Jest przeźroczysta, ta puszka ładnie widać. Widzę, że jest sucho. Ja, zobaczymy, zobaczymy. Najpierw sobie pozwolę wytrzeć puszkę, wytrzeć kabelki. Mi się tam coś nie dostało. Zaraz rozkręcę. Trzeba mocno to cisnąć, żeby to weszło. Wtedy skręcamy. Jedną już mam. Drugą, no. Słyszałem, jak mi się jakby podciśnienie zostało powietrze. I ostatnia mi została. No, zobaczcie, to jest takie dociskane, uszczelka. Jak dla mnie to jest suche jak pieprz. Myślę, że spokojnie na głębszej wodzie i dużo dłużej tak samo by się zachowywało.
Patrzę, czy coś mi się wody nie dostało. Nie, ale suchutkie jest. Pod uszczelką jest wszystko suche. Czyli taka mówka IP68 całkowicie się sprawdziła w takim naszym prostym eksperymencie. Klapnę sobie teraz dla próby takie gniazdko Plexo Legrandowskie z IP55 z klapką. Takie, które powinno być w łazience. W łazience co prawda wystarczy całkowicie IP44 przy umywalce, czy tam, gdzie jest podłączona pralka, a troszeczkę wyższa hermetyczność. Tu jest co prawda na tynkowe, zwykle stosuje się podtynkowe, nie zaszkodzi, ale zrobimy sobie IP54, czyli jeszcze jest taka pokrywka, którą delikatnie dociskamy. O, pięknęło. No i zobaczmy. Teraz je otworzę. To jest kilka kropel wody, ale pod uszczelką tutaj na dole, w samym środku nie ma nic. Mamy tu jeszcze dwa urządzenia, zrobimy też taki test. Kuba dał mi swojego smartwatcha, powiedział, że mu nie szkoda. Ja mam tu taki stary telefon, cegły rzucimy. Zostawimy na dłuższą chwilę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Smartwatcha mamy. O, co mi tu pokazuje? 71x400. A, to są kroki chyba. Chyba, dobra, przepraszam. Dobra. No działa, działa. Ale tego można było się spodziewać. To jest nowoczesne, zabezpieczone urządzenie. Mój telefon jest dużo starszy, bo to jest rower, to jest, przepraszam, telefon na wyprawy rowerowe, który musi wytrzymać i deszcz, i syf, i tak dalej. No niestety mi tutaj nie łapie, bo nie działa dotyk w tej chwili, bo jest woda. Ale jak go tutaj sobie odpalimy, to działa. A, no odpalił. Tylko go przetarłem. Dotyk działa bez problemu. Czyli nawet taki stary telefon chiński z opisem IP68 dał radę, który troszeczkę już jest sfatygowany, swoje przeżył, ale wytrzymał. Podejrzewam, że jakby poleżał kilka godzin w wodzie, to może by mu się mogło coś stać, ale do końca nie jestem o tym przekonany. Ogarnięcie oznaczeń szczelności, hermetyczności, wodoodporności IP nie jest wcale trudne, jest całkiem intuicyjne, jak troszeczkę się w to zgłębicie. Jak wykazał nasz mały test, jeżeli będziemy stosować się do oznaczeń na urządzeniu, do oznaczeń hermetyczności, wodoodporności, szczelności, to nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo. Warto też stosować się do zaleceń producenta, co jest tam napisane, w jaki sposób się to używa, w jaki sposób się tego stosuje, to wtedy wszystko będzie grało. Mam nadzieję, że po tym krótkim filmiku będziecie już sobie bez problemu radzili z rozpoznawaniem szczelności. Wszystkie produkty, które tutaj dzisiaj widzieliście i mnóstwo innych bryzgoszczelnych, wodoodpornych, hermetycznych, szczelnych znajdziecie w naszej ofercie. Zapraszam na stronę www.speckable.pl. Ja się na dzisiaj już żegnam. Do zobaczenia. Serwus, cześć. PS, dajcie znać w komentarzach, jak w wodzie, czy po zaleniu, czy po utopieniu zachowały się wasze cegły, bo moja dała radę.